fragment z Ewangelii świętego Łukasza. Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Opatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Tak wiele razy Jezus mówił uczniom, że zmartwychwstanie, a to jakby do nich nie docierało. Podobnie było z Jego męką i śmiercią. Teraz Pan zmartwychwstały ukazuje się im w pełni ludzkiego istnienia, pokazuje im swoje ciało, a oni jeszcze nie dowierzają. Są radośni, a jednocześnie jakoś zagubieni w tym wszystkim. Jakoś są w tym wszystkim zmieszani. My też wiele razy jesteśmy zmieszani, mamy różne wątpliwości w drodze wiary, nie dowierzamy Bogu. Pieczęć zmartwychwstania i te wydarzenia zjawień Pana, które są w Ewangeliach, to mocne światło na nasze ponowne poddanie się łasce wiary, na swoisty powrót do głębokiej wiary. To jednoznaczny impuls od samego Chrystusa. Uwierz, trzymaj się mnie, trzymaj się mojej nauki. To wszystko ma sens. To nie pobożne opowiadanie tylko, ale rzeczywistość. To fakt miłości wiecznej. Z Maryją uczymy się lgnąć do Boga zawsze, a szczególnie kiedy słabniemy w wierze, w zaufaniu. Maryja uczy nas trwać, słuchać, rozwiewać nasze wątpliwości i wprowadzać w życie Boże plany. Różaniec zamieniajmy dzisiaj w modlitwę wdzięczności za to, że Pan jest blisko z nami, że daje pokój naszemu duchowi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.